tvpodkarpacie.pl. Pierwsze urodziny to dla każdego wielkie wydarzenie. Dla 24 osób, które przed rokiem otrzymały szansę na lepsze życie, rok działalności Centrum Integracji Społecznej w Sanoku ma szczególne znaczenie. Naprawdę na początku CIS-u było, ludzie jakby przyszli tutaj przygaszeni, teraz są pewni siebie, nabrali pewności siebie, nauczyli się nowych zawodów, przez co im będzie się łatwiej poruszać na nowym rynku pracy. Szkolenia w ramach CIS odbywały się w trzech warsztatach: budowlanym, ogrodniczym oraz gastronomicznym. Uczestnicy kursów otrzymywali równowartość zasiłku dla bezrobotnych. Jakbyśmy miały taką otoczeni byśmy byli tą gwarancją, że mamy ten rok zapewniony. I tak jak ja, jak i koleżanki spokojnie pracowały, bo miały zapewniony ten byt. Może to nie były duże pieniądze, ale po prostu każda miała zapewniony co miesiąc te pieniążki i wystarczały na tam na utrzymanie rodziny, na różne potrzeby. I choć wszystkich potrzeb z pewnością nie udało się zaspokoić, to główne cele sanockiego CIS-u: wykształcenie w uczestnikach umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych zostały zrealizowane. I po roku działalności jest taka mobilizacja, taki power do dalszej pracy. Można więc święcić małe sukcesy. Początki jednak nie były proste. Sam starosta musiał toczyć walkę z aparatem urzędniczym. Mnóstwo tej ciężkiej, takiej naprawdę wytrwałej pracy, walki, to trochę dziwnie zabrzmi z moich ust, ale z aparatem urzędniczym, żeby móc dopiąć wszystkie szczegóły. No i dzisiaj cieszę się, że takie opinie są, ponieważ te efekty są widoczne. CIS jest też widoczny na terenie powiatu. Mnóstwo pracy wykonał. Wiem, że już kolejne zlecenia ma przygotowane na kolejne lata. Bo trzeba podkreślić, że powiat sanocki był pierwszym na Podkarpaciu, gdzie zdecydowano się na utworzenie CIS-u. A walka była tym trudniejsza, że potrzebne były zmiany w prawie, które pierwotnie pozwalały tworzenie CIS-ów tylko w gminach. Dziś na Podkarpaciu działa w sumie 7 takich placówek. I teraz inni uczą się od nas. Większość CIS-ów nowo powstających, organizowanych przez samorządy, przyjeżdża do nas na wizyty studyjne lub tak jak starosta, nawet wspominał, starosta Nyski, którzy przyjeżdżają po prostu sami z siebie, chcą zobaczyć, chcą się dowiedzieć, jak to robić, jak działać. Służymy im wszystkim pomocą, wszelką jej dokumentację udzielamy, pomagamy, doradzamy, jak to utworzyć. Podsumowanie pracy było konieczne ze względu na finansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które właśnie się zakończyło. To jednak nie oznacza, że sanocki CIS kończy swoją działalność. Mamy bardzo rozwinięte plany. Mamy obiecane pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ale to nie jest rzecz najważniejsza. Mamy już nawiązaną współpracę z gminami. Gminy zdecydowały się na dotowanie połowy kosztu uczestnika. Drugą połowę będziemy wypracowywać we własnym zakresie. W przyszłym programowaniu planujemy poszerzenie działalności o jeszcze dodatkowe 2 warsztaty i zwiększenie uczestników do około 35 osób. Nowe rozdanie to kolejne szanse dla kilkudziesięciu osób. Co jednak z tymi, którzy kończą przygodę z CIS? Im z pomocą przychodzi Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli zgłoszą się do Urzędu Pracy, będą mogły otworzyć, na przykład otworzyć działalność gospodarczą, czyli prawda, rozpocząć działalność gospodarczą. My ze swojej strony jesteśmy im w stanie pomóc poprzez dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Te osoby, które nie odważą się na podjęcie działalności gospodarczej, prawda, a już mając jakieś doświadczenie, łatwiej im będzie znaleźć pracę na rynku, prawda, nawet poprzez też pomoc urzędu, a im jako osobom, prawda, bezrobotnym poprzez pomoc pracodawcom, którzy znając te osoby, którzy niejednokrotnie, prawda, stykając się z tymi osobami tu już w tym Centrum Integracji Społecznej, będą mogły ich, prawda, zatrudnić u siebie, pozyskując dodatkowe środki na przykład na wynagrodzenie, refundację części wynagrodzenia, prawda, dla tych pracowników. Nie myślicie, panie, o założeniu jakiejś własnej działalności, właśnie na przykład takiej firmy cateringowej? No może kiedyś tam z biegiem czasu, na pewno tak. tvpodkarpacie.pl